używając przycisków poniżej, przeprowadź przekształcenia, tak, aby nałożyć ten, raz, dwa, trzy, czworokąt niebieski na ten szary czworokąt. No i tak, i tu mamy te przekształcenia. Przesunięcie, obrót, odbicie, rozszerzenie, czyli inaczej jednokładność. No i pytanie, czy ten pierwotny czworokąt jest przystający do tego szarego. No na to pytanie możemy odpowiedzieć gołym okiem, widać, że nie, prawda? Przystające figury mają te same długości boków i te same kąty. Więc jakby gołym okiem widać, że te figury nie są przystające. I teraz te przekształcenia, prawda, wykonujemy tym razem nie przeciągając figury, ale musimy wpisać, prawda, na przykład przesunięcie o ile jednostek x wzdłuż x, o ile jednostek wzdłuż y. No i ja sobie tutaj skopiowałem to i zobaczmy, tutaj zróbmy to zadanie. Więc tak, wydaje się, że żeby nałożyć tę figurę niebieską na tę szarą, to ten bok wydaje się, że będzie odpowiadał temu bokowi, prawda? Bo to jest bok, przy którym jest kąt prosty i to jest jedyny bok chyba, przy którym jest kąt prosty, tak? Tak, tutaj nie ma kąta prostego. Wobec tego ten bok powinien odpowiadać temu. No to pewnie chcemy nałożyć ten wierzchołek na ten wierzchołek. Czyli co? Czyli musimy przesunąć wszystko raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli najpierw zacznijmy od przesunięcia. Przesunięcie. O. I tak, wzdłuż osi x przesuwamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O sześć. No a y w dół, czyli będzie o minus. Minus. Raz, dwa, trzy, tu jest trzy, a tu o sześć, tak? Od 3 do minus 3. Czyli to będzie nasze pierwsze przekształcenie, przesunięcie o 6 minus 6. No to wróćmy tutaj i dokonajmy tego przekształcenia. 6 i minus 6. No dobrze, czyli w ten sposób nałożyliśmy, w ten sposób nałożymy sobie ten czworokąt tutaj. On ma długość 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu jest 2 i jeszcze 4, czyli on będzie jakoś tu będzie ten bok. Coś mi ręce drżą. Potem 2 do góry, raz, dwa, trzy do góry, raz, dwa, to będzie tu. I potem jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tu będzie wierzchołek i to będzie, czyli otrzymamy jakiś taki czworokąt. No i co? I teraz wygląda na to... Dobrze, zmniejszymy go może, tak? Zmniejszymy go. Prawda? Musimy go zmniejszyć. Czyli tak, ten bok ma długość 6, a ten 2, czyli o 3. Czyli jednokładność czyli środek będzie tutaj w punkcie O, o środku, czyli 3 i minus 3 i skali, prawda, chcemy zrobić z 6, 2, czyli skala jest 1 trzecia. Trzykrotnie chcemy zmniejszyć i wtedy dostaniemy coś takiego, prawda, że tu będzie tu, no i teraz ten odcinek gdzieś tam tutaj równoległy powinien być, prawda? On jest tu 3, 3, to teraz będzie 1, 1, tu będzie, o, dostaniemy taki czworokąt, który wygląda, że pewnie będziemy musieli go odbić potem wzdłuż tej prostej, żeby nałożyć. No dobrze, to wróćmy teraz, czyli tak, potem jest rozszerzenie, co to jest w, o, dobrze, czyli tu mamy dwa punkty, czyli rozszerzenie 3 i minus, nie, o 1 trzecią tutaj. 1 trzecia, nie, też nie, rozszerzenie tu będzie 3 minus 3 i tu jest 1 trzecia. 1 trzecia. O, prawda? I teraz już mamy tu. No i potem... Trzecia rzecz to pewnie chcemy odbicie zrobić i linia wzdłuż, no musimy, prawda, odbić teraz wzdłuż tej prostej. Musimy odbić wzdłuż tej prostej
Czyli to jest prosta, która przechodzi tutaj, chcą dwa punkty, czyli na przykład punkt 0 minus 3 to będzie ten 0 minus 3 do punktu minus 3, 3, 3 minus 3, 3 minus 3. O! No i widać, że się udało, czyli tak. Nie, te figury nie są przystające, one są podobne, prawda? Te przekształcenia jednokładności nie zachowują przystawania figur. Przystawanie figur jest definiowane przy pomocy przesunięcia obrotu i odbicia. Natomiast jednokładność, tutaj zwana rozszerzeniem, robi z figur figury podobne, ale nie zachowuje długości boków, czyli nie sprawia, że... Znaczy obraz nie jest przystający do figur. Wspaniale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.